zaleję potem. Na następny mecz. Panie prezesie, no można powiedzieć, że jeszcze kilka lat temu jakimś apogeum możliwości Rzeszowic była czwarta liga. Później znaleźliśmy się w trzeciej, to było coś niesamowitego. Teraz jesteśmy w drugiej. No prezesie, no tylko wypadałoby na końcu zadać pytanie, kiedy się zatrzymamy i oby nigdy. No ja myślę, że przyszła pora, żeby się zatrzymać. Cieszę się, że stało się tak, jak się stało. Ja sobie przypominam rozmowy z kibicami, kiedy mówili, no po co my się pchamy do czwartej ligi, kim będziemy grali, jak będziemy grali. Potem te same pytania dotyczyły trzeciej ligi, teraz dotyczyły drugiej ligi. W związku z tym jestem optymistą, natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że chyba nasze możliwości organizacyjne, finansowe, chyba i sportowe sięgają drugiej ligi. Myślę, że Zdzieszowice zasługuje na drugą ligę i teraz postaramy się to jak najdłużej utrzymać. Panie prezesie, no jeszcze parę jest takich meczów, no można powiedzieć, to już nie jest ta skala, ale jeszcze jest puchar, jeszcze tam trzeba dograć te psary, jeden mecz ligowy. No, czy jeszcze tam spróbujemy o ten puchar powalczyć? No, przed chwileczką powiedziałem panu Stemporowskiemu, że gramy do końca, świętować będziemy po pucharze. Dzisiaj szybko się przebieramy, bierzemy prysznic, jedziemy oglądać Mistrzostwo Świata, a na świętowanie przyjdzie czas. Prezesie, a co do jeszcze takich, no bo jednak druga liga, no muszę panu te pytanie zadać, czy coś naprawdę, jakiś szczał się szykuje, jeżeli chodzi o transfery, czy jeszcze to pan na razie nad tym myślę, zbyt wiele chodzi po głowie nazwisk, koncepcji. Powiem w ten sposób, my tą drużynę budujemy od 4 lat. Jak ktoś śledzi nasz skład, naszą poprzeczkę, którą sobie z sezonu na sezon podnosimy, to widzi, że tam się po każdym sezonie kadra leciutko zmieniała. Były pewne roszady, które zawsze służyły poprawie jakości gry, żeby ten zespół grał lepiej, efektywniej. Nie zawsze to wychodziło. Również ta runda to potwierdza, że zmiany niekoniecznie muszą być trafne, ale tak się dzieje w piłce i jest to rzecz normalna. Myślę, że żeby utrzymać się w drugiej lidze na spokojnym miejscu, być może jeden, dwóch chłopaków do nas dojdzie. Panie prezesie, tego panu życzymy. Jak najwięcej jeszcze sukcesu z tym zespołem. Ja myślę, bo jak znamy już pana ambicje od tylu lat, że to naprawdę ta druga liga to znowu chyba będzie okres przejściowy. No to tego sobie życzymy. To będziemy musieli mieć chiński stadion, żeby grać.